Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z nami bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Immortals Fenyx Rising. Jak zapowiedziałem, wczoraj. Jak zapowiedziałem wcześniej, być może w tym odcinku uda się nam wreszcie zawalczyć już finalnie z Tyfonem. A co z tym idzie, także zakończyć grę. To jest bez sensu. Jak ja to odblokowałem wcześniej? Dobra. Spróbujmy to w taki sposób jeszcze raz zrobić. Au. Żegnam się z państwem. Zmieniamy kierunek wiatru, żeby tam dolecieć. Dobra. Teraz go zmieniamy ponownie, żeby strzała nie robiła problemów. I lecimy przez jedno. Drugie i tu się chyba coś nie doczytało. Halo? Okej. Okay. A nie, zaraz, no właśnie, przecież też coś mi nie pasowało, przecież to już było grubo za tym, już gdzieś tam byłem. O kurde, to jest złota. Ajajaj, złą trasą poszedłem. Już to jest ogarnięte całe z tej strony. Ja prawie się udało wystrzelić. Wow, to mi totalnie nie wyszło. Jest odwrócony, tyle dobrego. Sportaj dusz. No kurde, znowu! Ja pierdzielę, no akurat mi się skończyła wytrzymałość, no. Dobra, ale jestem tu, gdzie chciałem. Dobra. O, właśnie. Tutaj miałem teraz iść. No, że to się świeci ten kryształ. Okej. Okay. Tu i tam jeszcze muszę przejść. To się wytnie oczywiście. Bo nie ma sensu, żebym takie coś wam pokazywał. Okej, tu będzie coś chyba z Afrodytą, mi się wydaje, związane. Totalnie nie o to mi chodziło, ale okej. Przesuwamy to. Tak jak to. Okej.
Naprawdę, niektóre te akcje czasami lepiej zostawić bez komentarza. Okej, nasionko spalone. I co mi to odblokowało? No poza tym, że możliwość zejścia na dół i nie potrucia się. Tu chyba jest przejście. Dobra, i co teraz? Nie wiem. Dobra, co się kryje w tym miejscu? No tutaj mogę aktywować parę rzeczy, no ale czemu nie mogę tego włączyć z tej strony? Skoro z drugiej wszystko działa. Ta walka z wiatrem jest naprawdę ciekawa. A, dobra, bo tu muszę te kule wsadzić. Nie zauważyłem tego miejsca. Okej, to tak ładnie zniesie na drugą stronę. No ja dzięki temu mogę aktywować tutaj. I dobra, to se leci dalej. I poleciało. Dobra, czyli tak, tutaj to trzeba zablokować. Żeby nie spadało, ale jak to potem... Dobra, że tak najpierw zablokujmy. A potem się będę zastanawiał. Leci kula. Okay, zapalona. I gdzie to ma iść? Właśnie, teraz mógłbym teraz to przesunąć i odciąć tutaj dopływ wiatru. A nie, figa, nie mogę. No to szkoda. Tu to musi iść, dobra. No, tylko żeby tutaj iść, to najpierw muszę odciąć wiatr. No, dobra, może nie odciąć, no ale przynajmniej zmienić jego kierunek. Okej, teraz tutaj trzeba zatrzymać. Tutaj widzę, nie ma miejsca na całe, czyli trzeba troszeczkę zostawić luki, żeby było do pływu powietrza. To się nie rusza, bo wiatr na to nie wpływa.
A no tak, jeszcze w drugą stronę to musi iść. No bez jaj, serio. Mogę tego zapalić strzałę po prostu, będzie szybciej. To grubo szybciej. Czy to jest mi potrzebne? No niestety chyba jest. A to mnie trochę nie urządza. No chyba, że po prostu wiatr jest za słaby i teraz jak to jeszcze bardziej odsunę, no to teraz będzie na tyle wiatru, żeby to tak wystrzelić. Co, poleci? Gdzie tam? Znaczy dobra, no fakt faktem, to co tam jest, to mogę to spalić sam, nie? Wystarczy, że to podpalę, puszczamy strzałę i elo. Znaczy ja to nie będę potrzebował tej kuli. No się zaraz przekonam. Ja będę potrzebował, już to widzę. No, tylko... No jak? No pomyśl jak, kretynie, jak masz to zrobić? Może tak proste... Tak aut... Dobra, może nie mnie tego słowa kończył. Tak proste rozwiązanie, a ja oczywiście jestem tyle głupi, że nie potrafię na nie wpaść. Wystarczy podsunąć sobie te klocki. Przedłużyć sobie przejście, czy tam przejazd do końca. Teraz ty idziesz ze mną. Na wiatr cię wystawiamy. No i let's go. Weź mnie, nie wpieniaj! Dobra. A no tak, ale tego nie mogę bardziej przesunąć w taki sposób. No co teraz? Dzięki, gro, naprawdę dziękuję. Dobra, ponownie zmieńmy kierunek. Tylko teraz będę musiał jeszcze sam się dostać na górę, żeby to miało jakiś... ten. O, że dobra, tym razem to prawie samo wskoczyło. W miarę okej. Powiedzmy, że to się jakoś udało. Doprowadźmy teraz tę kulkę na swoje miejsce, na jej miejsce właściwie. Dokładnie w tym miejscu i widzę, że niepotrzebnie zużyłem leczenie. Bo tu jest, ale owocka też nie zmarnujemy. Co jest w skrzynce? O, trochę eliksirów, miło.
Okej, to już było wszystko, czyli lecimy teraz. Lecimy teraz namucić wrogom. Poniżej nie widziałem. Okej, to było nawet proste. Kolejna kolumna się dodaje, czyli zostaje mi jeszcze ta strona. Jak Hephaistos miałby się tu znaleźć, hm? Aż na drugą nóżkę. Gdzie jest w tym przypadku Zeus? O nie! Nie wierzę! Jak minimalnie brakowało! Jeśli mi HP zassało, to tam się nie odnowiło. Oczywiście. A to czemu jest zablokowane? A, bo to zdążyło spaść. Dobra. To spróbujmy tam dolecieć. Ale myślę, że dzięki sile tego wiatru na spokojnie się to uda. Bez większych problemów. Czyli okej, spadłem na twarz, no ale przynajmniej udało mi się na tyle wyczuć ten... Tata, zamknij mordę Tyfonie, bo ty nie wiesz, na co to znaczy być bohaterem. Dobra, wracając. Wow, serio? Ej, no nie wierzę. Dobra, czyli muszę od drugiej strony. Wkurza mi ten pad trochę, wiecie? Trzeba sobie jakoś z tym radzić. Pięknie.
Tutaj mamy oczywiście kolejną skrzynkę. O, eliksir uzdrawiający dopiero co zużyty. No i właśnie, przez to, że nie zauważyłem tego, no to tego nie zgarnąłem. No i okej, to już będzie wszystko, nie? Jakaś ostatnia partia. Jeszcze trafiłem, nie wierzę. Nie podskakuj do półbogini. No jak on mnie dziabnął? Za rzadko korzystam w ogóle z naszego kochanego Feniksa Fosfora. Niech więc wykaże się trochę. Chłopak. Okej, mamy już chyba gotowe, nie? Oczywiście dziabnąłem sobie jeszcze przypadkiem eliksir. Nie ten, który chciałem, no ale to jest już norma. No i co? No i wszystko się świeci. A, dobra, tu jest przejście. Kurde, nie założyłem tego. Początkowo. Ale co, no powoli do góry i co? Powoli Soluwa Stefana się będzie chyba szykowała, co nie? To się, no, druga solowa właściwie, ale chyba taka pełnoprawna, no bo te, nie wiem, czy ta pierwsza walka podchodzi pod jakąś walkę z takim final bossem, no bo rozwaliliśmy go momentalnie. Tak w sumie, po co my tam idziemy? Wygląda jakby na końcu był piorun Zeusa, no ale... Trzeba by na pewno? W sensie, na pewno nie będzie tam esencji Zeusa. No bo niby jak? Dobra, niech się stamina odnowi. Okej, chciałem. Już miałem w przygotowaniu włócznia Aresa, ale na szczęście nie była potrzebna. Dobra, już się skończył efekt eliksiru. No i faktycznie mamy tutaj piorun. HP. Full. I mamy Gutstenkę. Aha. Okej. Okay. Czyli wspinaliśmy się na samą górę, żeby spaść jeszcze głębiej. Ciekawe. Legiron! Phoenix. So, you might have been right earlier. Understatement of the century. Ale ten Zeus tak oparty. Long story, kid. But your mom had the nicest. Shut your mouth, you shepherd. I will deal with you next. Child of Zeus and Thetis. This is where I dig your grave. A założysz się? You have no idea how to wield your power, you clueless runt. Ha
Ładujemy. Okej, okay, eliksir się już przydał. Ten strzał od niego zniwelowałem. Kurde, jak daleko byłem od niego, że, tego nie, że to nie zaliczyło. Kurde, no i dziabną. O! Okej, okay, coś się dzieje. Kamieniem? I was saving this one for a special occasion, but I've decided to give up drinking. Chyba winem. Ale kurde, fosfora zabił. Next time, might want to invest in multiple cages. The coward left you all alone. What a disappointment of a father. It turned out to be. Hey, that's our deadbeat dad you're talking about, asshole. I co teraz, Stefonku? Now you see me, now you don't. Special delivery. Just need your signature. Oops, return to sender. Lecimy. Perun! Au, oberwałem. Znowu! Dignoju! No i nie mogę z fosfory korzystać, kurde! Oddaj mi Feniksa! O, i kto teraz? Hephaistos? Oj, to zaboli! Jeb! O, czyżby plan ci nie działał? Kurde, no i oczywiście przy dopasu sobie musiał sfarmić. No i co, i byli przy dopasie, nie ma przy dopasu. Okej, okay, to kto teraz? Afrodyta! May the power of love drive you mad. You are a lazy, love that I'm doing! You don't even care about the planet! Okej, okay, nie wiem, co to miało dać, jeśli chodzi o to uderzenie Afrodyty, ale no... Damage zadało, to najważniejsze. A kurde, to jest jakąś aurę, jak Mordekaiser zrobił. A ja tu stoję jak idiota. Ale pamiętaj, żaden z ciebie Aatrox, on to może miałby jakieś szanse z bogami olimpijskimi. You'll die as you live.
Oczywiście. Liczę na piorun w głowę, no ale niestety coś nie wyszło. No wow, poważnie? Jak ja spudowałem? Wyłaź i walcz! Ej, jak minimalnie go to minęło? Hekaton Heir obok, ale wali w najsłabszego wroga, który zginął od samej tej fali uderzeniowej. No, wreszcie. Raczyłeś się pojawić. Ej, ten paszczę wyglądał, jakby coraz bardziej przyładowany mocą. Znowu ta aura. O, Athena. Jak nim żongluje, kurde. Oj, wątpię, Tfonku, wątpię. Zmarnowałem przynajmniej strzał. Ej, no przecież podskoczyłem, miałem się na niego dociągnąć. Obviously. Trochę staminy, proszę. Że sztyp. Wszystkie potki naraz lecimy. Dobra, kto teraz? Ares. Może dlatego, że nie istnieje coś takiego jak ideał. Nikt i nic nie jest idealne, Fonku. Ale o tym to ci chyba nikt nie powiedział. Dobra, żegnamy. Czyli co, ostateczny cios zada Zeus? I usmaży go piorunem? Czy może do nas będzie należał ten zaszczyt? Kurde, prawie mi się w głowę udało wycelować. I co? Zeus czy my? Zeus! Okej,
Okej, ale nie zabił go, więc tak. Ostateczny cios należy do nas. W głowę, w głowę, w głowę, proszę. Ty, ry, co to ma być? Aha, dlatego zabiłem, okej. Okay. Ja nie zauważyłem kiedy. Jest chyba będę kopał powietrze, ale... szarża podbitka i patrzcie, rozwaliłem go tak naprawdę. We are definitely going to make mistakes, but we need the chaos if we're going to grow. I say spare him, but confinement? The poison! I'm too weak! It's eating me alive! What does your heart say? I say we spare him. Let's get out of here before this vault closes. Okej, okay, czyli my go oszczędziliśmy, ale zabiła go trucizna. I jakby on nadal, ja już pewnie odrodzi, ale nadal jest uwięziony, tylko że w tej jamie, tak? I co teraz, ending głównej fabuły? May you shine brightly among the stars, Phosphor. Daedalus' wings didn't make it. Typhon's flames burned them up. I'll fix them. I have a better idea. No offense to your excellent artistic skills, Hephaestus. Was that... Is he being nice? It's unnerving. Kneel. For bravery on the battlefield, and humanity of it. Bored. Hermes, can you focus for a second? Lighten up, Athena! Oh, I'll lighten you up like a funeral pyre! For showing me that I can be a much better father to all of you. I don't mind a little heat. Come over here, Hermes. You can singe me any day! Am I invisible? You're a terrible wingman, Hephaestus. That's it! I've had it! I'm getting a divorce! Shut up, all of you! How am I supposed to apologize when I want to throw every last one of you off Olympus? Again! Welcome to the family, Phoenix. Just don't make me regret this. Oh! Oh, wow! They are beautiful! Oh my god! Phosphor! I thought you were dead! He was! Now, whenever he dies, he'll return to life. I've created a new being in your honor. A majestic bird that burns with the fire of the sun and never gives up. The Phoenix! proszę! Speechless! I don't deserve this! Czyli jednak sobie zapisał! Own it. Okay, I will. Oh, and I have one last gift. Wait! Someone's missing. Where's Ligeron? Has anyone seen... Phoenix? Probably crying for help somewhere. If he isn't already dead, that is. Oh my god! Boo! Yeah, I'm sure. Come, my child. There is much I want to show you. Hey, hold on! You can't just give me wings, a phoenix, turn everyone back from stone, and expect me to be okay with what you did to me! To your children! To Aphrodite! To everyone!
I can't. Hey, hey, I'm kidding. I'm sober. I'm joining a support group. I'm going to read parenting manuscripts for Hades' sake. Fine. I'll give this god thing a trial run, but I'll be watching you, Dad. I love you too, Phoenix. Ale patrzcie, zdobyłem skrzydła Zeusa w grze i on teraz nie naspawał. I jakby... Hello? Can anyone hear me? Zeus! Phoenix! Anybody? Czekaj, tam jest przykuty, nie? Czy nie? Tak. Hey! Can somebody help me? Anyone? Yeah. Oh. Mortal. Help. Me? I have a key. Oh, thank the gods. Let me out. Yes, but first, Zeus said I have to tell you a story. What? What kind of story? Let this, the tale of Phoenix, be my redemption. My tale begins at sea. No! This is worse than the eagle. Curse you, Zeus! Ej, no ale wywiązał się z umowy, no nakład przegrał, chce cię uwolnić, no ale najpierw... No najpierw jakaś kara musi być, nie? Dodatkowo. Co to się chciałeś go zrobić w konia? Gratulacje, udało ci się ukończyć główny mit Immortals Phoenix Rising. Masz właśnie, nie fabułę, tylko główny mit. Teraz możesz kontynuować przygodę dzięki Season Passie lub funkcji Nowej Gry Plus. Możesz też wczytać swój zapis Tyfona, by czynić dalsze postępy na Złotej Wyspie w warunkach poprzedzających jego pokonanie. A kurde, czemu to nie działa? Pad mi się wyłączył. Okej, ale myślę, że teraz zagramy, będziemy mogli jechać z nowym bogiem. Jak rozumiem z tytułu, to Phoenix stanie się nową boginią. Tylko boginią czego? To jest naprawdę dobre pytanie. Dobra. Czyli jak rozumiem, teraz będę tutaj miał normalnie tak jak... Będzie to ładował tutaj. Chyba, że normalnie będzie mnie do Immortal Phoenix Rising ładowało i potem będę musiał po prostu przeskakiwać. Kto wie, się zobaczy. Ale myślę, że jednak ogarniemy to sobie. Potem spróbujemy z zagubionymi bogami, a potem z mitami Wschodniego Królestwa. No. Ale cóż, ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Immortals Phoenix Rising. Ale już w DLC nowy bóg. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!